Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Martin, to ostatni mecz przed obozem, mecz wygrany, jak byś go ocenił ze swojej perspektywy? Tak, byli dwa różne połowy, pierwsza połowa. Kontrolowaliśmy grę, daliśmy bramkę, oni tam mieli też parę sytuacji, my też, nie wykorzystaliśmy to. Fajnie, najważniejsze, że jest zero stylu, no i fajnie, że wygraliśmy ten mecz. Powiedz mi, bo to był ostatni mecz na sztucznej nawierzchni, teraz wyjeżdżacie na naturalne boiska do Turcji. Czy dla bramkarza to jest jakaś różnica między sztuczną nawierzchnią a naturalną? No tak, sztuczna jest dość twarda murawa, że się rzucamy na to, stawi, wszystko cierpi. No i w końcu już będziemy na takiej murawie, gdzie się będzie grała i liga też. Ja się bardzo na to cieszę, żeśmy się przyzwyczaili do tego i żeby były takie same właśnie warunki, jak będą w lidze. Dzisiaj czyste konto. Jesteś zadowolony ze swojej dyspozycji? No, najważniejsze, że nie dostaliśmy bramki. Pro bramkarza to jest zawsze fajnie, że jest zero stylu. No, jeszcze jest tam paru rzeczy do poprawienia, no ale jeszcze do ligi to poprawimy i wierzę temu, że w lidze będziemy 100%. Teraz chyba wchodzicie w taki kolejny okres, nie? Bo właśnie zmieniacie te boiska i teraz już bardziej taka strona taktyczna? No tak, teraz już będzie więcej do systemu, do taktyki. No to już tu ciężką pracę już zrobiliśmy. Także teraz już idą właśnie te przyjemniejsze rzeczy. Także mam nadzieję, że się wszystko uda, że cały okres się uda, że potrenowaliśmy fajnie, także pokażemy to aj w lidze. Super. Dzięki. Też bardzo dziękuję. Filip, ostatni sparring tutaj w Polsce. Wynik dobry, wygrywamy dzisiaj 1-0 i z Polski wyjeżdżamy bez porażki sparingowej. No tak, bardzo się cieszymy z tego powodu, co oznacza, że nasza praca przynosi efekty. Po prostu przekładamy to, co robimy w tygodniu, przekładamy na sparring. Dobrze się czujemy w grupie tej, co teraz mamy. Także cieszymy się i z pogody, że dopisała przed wyjazdem do Turcji. Teraz jedziemy do Turcji, tam pracujemy dalej i przygotowujemy się do ligi. No właśnie, zawsze te przygotowania w Polsce to bardziej taka kwestia motoryczna i fizyczna. No ale za tydzień już, tak jak wspomniałeś, wyjeżdżacie do Turcji i tam chyba bardziej technika i taktyka. No tak, mamy tam dwa tygodnie, gramy 4 sparingi, więc jest dużo grania. Pierwszy tydzień jeszcze będzie, trener mówił nam, że pierwszy tydzień jeszcze będzie trochę cięższej pracy, ale głównie już się skupimy na aspektach piłkarskich. Pracę motoryczną bardzo ciężką wykonaliśmy w Polsce i tam już tylko cieszyć się z grania w piłkę. No właśnie, widać, że cieszycie się tą grą. Jak atmosfera w zespole, jak to teraz wygląda? No, super, super. Też w zimę bardzo mało zmian, tylko Mateusz Marzec przyszedł, który super się przyjął w szatni. Mamy zgraną ekipę, każdy idzie za siebie, więc dobrze się czujemy w naszej grupie. A jeżeli jeszcze chodzi o stricte o ciebie, to występujesz w ostatnich sparingach na pozycji napastnika. Jak się czujesz w tej roli? Dobrze się czuję w tej roli. W juniorach też występowałem na pozycji napastnika, ale wiadomo, że tutaj obrońcy są zdecydowanie mocniejsi fizycznie i muszę się nauczyć jeszcze tej gry w powietrzu, tyłem do bramki. No ale wszystko zmierza w dobrym kierunku.